Cześć wszystkim, Myszu z tej strony. Witam Was w mojej drugiej próbie do nakręcenia, a raczej nagrania. Tak, nagranie w sumie to bardziej szczęśliwe słowo w tym wypadku. W mojej drugiej próbie do nagrania infokasta. Otóż, jak już słyszycie, dźwięk jest nieco lepszy, gdzie nieco oznacza dużo w tym wypadku. No i tak, jak to w infokaście wypadałoby podać jakieś informacje? Otóż jak zapewne ci, którzy coś tam dosłyszeli w mojej poprzedniej próbie, miałem rozwalony mikrofon, mam nadal rozwalony telefon, nic nie wskazuje na to, żebym to drugie szybko odzyskał. No, ale nie o tym teraz chcę mówić. Zastanawiacie się pewnie, co u mnie. Otóż, no wiadomo, nie nagrywałem nic w sumie z waszego powodu. Miałem ten mikrofon rozwalony i większość was uznała za dobry pomysł, żeby poczekać, aż ten mikrofon już dojdzie do siebie. No i w sumie ja się z tą częścią widzów zgadzałem od samego początku. Ale tak, żeby była demokracja, to dałem szansę też tym, którzy myśleli inaczej. No niestety im się nie powiodło, ale do rzeczy. Jeśli chodzi o moje projekty, to tak, Hogwarts jest na bieżąco cały czas rozwijany. Ostatnio pracuję dużo, dużo, naprawdę dużo nad centralnym skrzydłem. No myślę, że za jakiś czas może podrzucę jakieś screeny na Facebooka, na blogera, żebyście mogli sobie obejrzeć. Na razie filmiku nie planuję, przynajmniej w tej najbliższej przyszłości, chyba że coś mi odbije, to może się uda. Mega Builder. Mam wybrane już projekty do Mega Buildera. Mam zamiar nad nimi popracować teraz trochę i wkrótce wrzucić jakiś filmik z pierwszego Mega Buildera w nowej odsłonie. Lecąc dalej, nadal nie mam internetu. Co za tym idzie, no nadal nie pojawi się żaden filmik z mojego random serwera. Mam już Minecrafta w wersji 1.0, także teraz bardziej się skupię na Hogwarcie, bardziej się skupię nad rzeczami, które tam mi się przydadzą, to znaczy nad używaniem nowych przedmiotów. Będę poszukiwał Bookkita pod wersję oficjalną 1.0 i pod no, modyfikacje pod nią, pluginy. Co jeszcze? Będę szukał jakiegoś, jak to się nazywało, albo jakby się nazywało. Dajcie mi chwilkę, muszę mózgownicę ruszyć. Biom edytora, tak. Biom edytor by mi się przydał, gdyż no, nie ukrywam, porobiło mi się w oficjalnej wersji kilka biomów bagiennych w Hogwarcie i to co najmniej dziwnie wygląda, jak na środku zielonego pola jest taki, że tak się brzydko wyrażę kolokwialnie, sraczkowaty pasek, takie ni to fiolet, ni to brąz, no takie, no wiecie, no. Dziwnie to wygląda i muszę poszukać, czy da się jakoś wyedytować biomy. Lecąc dalej, Fira może niedługo nagram. Miałem przerwę w Firze i ona nawet nie była związana z problemami z jakością audio. Po prostu wkurzyła mnie ta ostatnia plansza, ten trzeci epizod, w którym no, musiałem rozpocząć grę, na, no nie grę, planszę na nowo, etap na nowo, bo gra, nie, jakiś skrypt nie zaskoczył i drzwi się nie chciały otworzyć, no to to mnie nieco zbulwersowało, no ale już mniejsza o tym. Co tam jeszcze? Mega Builder już mówiłem, Let's Play mówiłem, Fear też. Questions and Answers też się niedługo pojawi, mam już przygotowaną stronkę, w sensie zapisaną stronkę z pytaniami. Niedługo myślę, że powinna się pojawić, muszę tylko zebrać wenę. No i dorwać gdzieś internet. Myślę, że Questions and Answers to będzie taki pierwszy filmik, poza tym, którego obecnie słuchacie, który będzie poniekąd zwiastował falę nadchodzących filmików. Ten będzie takim pierwszym, następnym będzie
No właśnie, questions and answers. No i później myślę, że już poleci kilka let's playów z Minecrafta. W tym postaram się przygotować nowy let's play na 10 tysięcy widzów, bo jak część z was zapewne wie, podczas kręcenia pierwszej próby tego let's playa na 10 tysięcy widzów, no zepsuł mi się mikrofon i okazało się, że całość nagrania to jest jeden wielki pisk i to i tak dobrze, że wpadła do mnie narzeczona i musiałem przerwać, a potem coś mnie tknęło, żeby sprawdzić jak się nagrało, bo tak to nagrałbym całość i no zdenerwowałbym się nieco bardziej. A tak to w połowie nagrywania skapnąłem się, że coś jest nie tak. No i może jeszcze uda się to nadrobić. Zobaczymy. Także no, myślę, że na razie to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, odwiedzajcie Facebooka, Twittera, blogera i Google+. A z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i na razie.